Mamy dzisiaj znowu święto w przegląd tygodnia. Naszą ulubioną parę, Rafał Ziemkiewicz i Stanisław Janecki. Dziękuję. Miałem zacząć od zwrócenia uwagi, że kolega Świrski tutaj podłożył jakiś tajemniczy mikrofon, który niewątpliwie służył do inwigilowania rozmów obecnych na sali i złożyć stosowne protesty, ale zabrał go szczęśliwie, widocznie już zainwigilował, co miało być za... Także wszystko wiadomo. Proszę Państwa, witam serdecznie. Witam serdecznie. Odkąd opuścił nas Łukasz Warzecha, występujemy ze Staszkiem we dwóch, ponieważ uznaliśmy, że jesteśmy wystarczająco gadatliwi, żeby tak trzeciego nie szukać. Chciałbym zaproponować, żebyśmy przy tym, komentując ten konkretny tydzień, który upłynął, zwrócili uwagę w pierwszej kolejności na wydarzenia międzynarodowe. Odbyła się konferencja w Monachium. Konferencje pokojowe w Monachium to nie jest generalnie tradycja, która by się dobrze kojarzyła, ale może tym razem nie jest źle. Króciutko wyrażę swoją opinię. Nie chcę mówić o sytuacji w Syrii, bo się nie czuję tutaj specjalnie specjalistą. Myślę, że ta sytuacja nabrzmiewa w stopniu, który każe rozejrzeć się z jakimś fachowcem zdolnym tutaj wygłosić prelekcję objaśniającą całą grę międzynarodową. No wiemy, że się w sprawę angażuje Turcja, wiemy, że się w sprawę w tej chwili angażuje Arabia Saudyjska, która ma duży potencjał militarny, jeszcze większy finansowy. Z drugiej strony mamy sytuację w Rosji. I nie wiem, czy Staszek się ze mną zgodzi. Ja uważam, że przy wszystkich niebezpieczeństwach, którymi to grozi, rzecz jest warta zauważenia, ponieważ oto otwiera się koniunktura międzynarodowa, o jakiej przez długi czas nie mogliśmy marzyć. To znaczy Rosja rzeczywiście ewidentnie idzie na zderzenie z Stanami Zjednoczonymi, z Europą. I o ile w Stanach Zjednoczonych zawsze świadomość tego, że Rosja jest państwem mało sympatycznym i nieprzyjaznym Zachodowi, aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych taka świadomość istniała, chociaż nie zawsze podzielały ją elity rządzące, bo no, była taka administracja Billa Clintona, był taki Strop Talbot, który tam był jego specjalistą od spraw rosyjskich. To pewną nowością jest to, że tak słyszę od ludzi, którzy się tym zajmują, świadomość, że Rosja nie jest sympatyczna i nie można z nią się przyjacielsko dogadać, pojawiła się dzięki sytuacji syryjskiej także w Europie Zachodniej, a zwłaszcza w Niemczech, które swą linię niezadrażniania z Rosją i nas żądań, żeby za wszelką cenę Polska miała dobre stosunki, nie wykazywała się rusofobią, była uległa, ponieważ konflikty na linii Warszawa-Moskwa psuły Niemcom interesy, przynajmniej tak jak oni je sobie wyobrażali. To wszystko, co się dzieje ostatnio, sytuacja wokół Krymu, właśnie przede wszystkim sytuacja w Syrii, inne gesty rosyjskie, wygrażanie zimną wojną i tak dalej, to dociera jakoś tam do elit europejskich. Chyba w stopniu oczywiście ograniczonym, to znaczy powiem inaczej, powoli to przesiąka, nie do wszystkich dociera. No, mieliśmy wypowiedzi przedstawicieli biznesu europejskiego, którzy mówili, że ten gazociąg to oni tak czy owak położą i guzik im to obchodzi, co ich to obchodzi, co kto na ten temat powie, czyli czują się bardzo, bardzo mocni, bardzo mocno popierani przez wierchuszkę europejską. Ale od tego bym chciał zacząć. To jest, wydaje mi się, moment, który Polska może rozegrać. No i Bogu dzięki, Polska akurat prowadzi jakąś swoją politykę zagraniczną. Lepszą czy gorszą, to się można spierać, ale własną. Czyli jest szansa, że ten moment zostanie wykorzystany i chyba to sprawiło, że mieliśmy do czynienia z takim dość bezprecedensowym zachowaniem ze strony rządu niemieckiego, który zapytał
półoficjalnie, właśnie niejaka ranga była tego, w jakim trybie się to było, żądanie niedwuznaczne, żeby państwa Grupy Wyszehradzkiej, które się właśnie, których przywódcy właśnie w tej chwili się spotykają i obradują, opowiedziały się rządowi niemieckiemu, a po co się te, ci przywódcy tam spotykają i o czym zamierzają rozmawiać. Ja nie jestem specjalistą z historii dyplomacji, ale tak z tego, co wiem na ten temat, nie umiem sobie przypomnieć precedensu. Znaczy nie przypominam sobie takiej historii, żeby przed jakimś spotkaniem międzynarodowym jakieś państwo uważające się za prawem kaduka, za protektora czy wielkiego brata uczestników tego spotkania domagało się informacji, a po co to spotkanie i co tam ma być umawiane. Poza wszystkim no, Hans Kloss się w grobie przewraca, to znaczy jest to, jeżeli Niemcy muszą się oficjalnie dowiadywać, co ma być mówione pomiędzy przywódcami Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, to się to nie najlepiej świadczy ich wywadzie. Ja podejrzewam, że oni jednak doskonale wiedzą oczywiście, o czym tam ma być mowa i właśnie stąd takie demonstracyjne potraktowanie krajów środkowej Europy jak, by to powiedzieć łagodnie, jakichś podejrzanych uczniaków, którzy powinni się przyjść najpierw i pana dyrektora spytać, czy on im pozwala się w pracowni chemicznej spotkać i tam jakieś eksperymenty robić. Nie wiem, czy Staszek się zgodzi ze mną, a jeśli się zgodzi, coś dorzuci zapewne do tych spostrzeżeń. Dobry wieczór oficjalnie. W Monachium zaszło coś, co zostało odebrane w Polsce i w Niemczech jako nietakt. To znaczy prezydent Polski, ale także prezydent Ukrainy, pani prezydent Litwy i o dziwo momentami dołączył do tego Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego. I zacząłem podejrzewać, czy to nie jest podróbka, jak w wypadku sędziego Łączewskiego, o którym pewno będziemy jeszcze mówić, czy to ten sam Martin Schulz, czy taki awatar jego. I oni powiedzieli o agresywnej polityce Rosji i o tym, że coś z tą polityką agresywną trzeba zrobić. No i uznano, że to jest właściwie takie niesalonowe. Nawet pewna pani, która dotychczas mi nie była nieznana, która się nazywa Róża Romaniec i pracuje dla Deutsche Welle, napisała na stronach Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza ochoczo to powtórzyła jako obowiązującą opinię, że jak ktoś mówi prawdę w Monachium, to jest nowicjuszem i amatorem. Bo tam trzeba po prostu udawać, że się rozwiązuje problemy światowe i mówić o niczym i nikogo w ogóle nie denerwować. Jak się nikogo nie denerwuje, to jest się zawodowcem i bywalcem. A jak się kogoś denerwuje, to jest się amatorem i nowicjuszem. No i ten zgrzyt ci przywódcy środkowoeuropejscy zrobili. No i to zostało niemiło odebrane, no bo wszyscy pamiętali, jak wypowiadał się Radek Sikorski, jak prosił Niemcy o podjęcie się przywódczej roli i cała polityka rządu Platformy była na tym zbudowana. Bo w czym tkwi problem? Problem tkwi w tym, że ponieważ frakcja rosyjska jest w Europie bardzo silna, to nawet wyprzedzenie agendy, czyli powiedzenie za wcześnie czegoś, co jest oczywiste dla wszystkich polityków, już jest nietaktem i już jest drażnieniem Rosji. Problem polega na tym, że trzeba o tym mówić dość szybko, bo po wystąpieniu Miedwiediewa w Monachium widać wyraźnie, że Rosja potrzebuje nowej wojny. Jest tylko problem, kto będzie ofiarą tej wojny. Oczywiście Rosja nie jest na tyle głupia, żeby atakować jakieś państwo natowskie w tej chwili, bo te mówienie o tym, że zaatakuje Turcję jest oczywiście bezsensowne, bo Turcja jest za silna i Turcja by dała pewno w takiej konwencjonalnej walce łupnia tym oddziałom rosyjskim, które odnoszą pewne sukcesy w Syrii, ale to dlatego, że stosują metodę zarzucania bombami wszystkiego, co się rusza. No wtedy trudno nie odnieść sukcesu, jak się nie liczy w ogóle z życiem ludzi. To zresztą tradycja, jak państwo pamiętają II wojnę światową, jak Stalin mówił, ludzi u nas mloga, więc co to za różnica, czy zginie 3 miliony, czy 5, byleby do przodu.
Mówię o tym dlatego, że można sądzić, że kraje natowskie Rosja oczywiście straszy. Natomiast nie straszy pewno takich państw jak Gruzja, mimo że tam jest władza zupełnie inna niż za czasów prezydenta Saakaszwilego, no ale wpływy amerykańskie zostały w jakimś sensie utrzymane. I straszy takie państwa jak Mołdawia, czy Mołdowa, jak oni to mówią, gdzie jest wyraźne przesilenie, ponieważ nie można im niczego konkretnego obiecać na drodze do Unii Europejskiej, to można taką Mołdawię, już tam na Dnieprze funkcjonuje, podbić i pokazać przede wszystkim światu, że Rosja jest zdolna do czegoś tak drastycznego, drańskiego i że nie zostanie za to ukarana. Bo przekonanie, że Rosja nie zostanie za to ukarana, ja podzielam. Dlatego, że Zachód znajdzie jakieś usprawiedliwienie dla ograniczonej agresji rosyjskiej i przymknie na to oko. W tym kontekście trochę mnie niepokoi zapowiedź polskich władz, że 4 myśliwce polecą gdzieś tam nad Syrię i może będą w czymś brały udział. Dlatego, że jak Polska rotacyjnie zaczęła bronić przestrzeni powietrznej krajów nadbałtyckich z innymi państwami oczywiście natowskimi, no to istniało pewne minimalne ryzyko rosyjskiej prowokacji, ale jednak bardzo ograniczone, bo Rosja się nie odważy na taki wrogi gest w przestrzeni pokojowej. Natomiast nad Syrią, gdzie toczy się wojna, zestrzelenie polskiego samolotu, żeby dać nauczkę takiemu krajowi jak Polska i jego nowym władzom, jest absolutnie do wyobrażenia, jak również do wyobrażenia jest spacyfikowanie Zachodu. No wypadek na wojnie, cóż, zdarza się, co może mieć oczywiście bardzo niebezpieczne konsekwencje. Więc podsumowując, jest ryzyko, że Rosja potrzebuje nowej wojny, no bo rezerwy walutowe się kończą, ceny ropy są niskie, nastroje jeszcze daje się utrzymać, ale taka wojenka by się absolutnie przydała przede wszystkim Rosjanom, a liczą na to, że Zachód jak zwykle zachowa się tchórzliwie, stąd ten kontekst Monachium, gdzie przecież tchórzostwo się wyłącznie właśnie z Monachium kojarzy, jest dość oczywisty. I druga sprawa to jest ten kontekst niemiecki, to znaczy to zdenerwowanie w Berlinie, że kraje Grupy Wyszehradzkiej wyłamują się z niemieckiej strefy wpływów. No, powiedziałbym, że Berlinowi zegar się zatrzymał w 1915 roku, bo to wówczas Friedrich Naumann opracował doktrynę Mitteleuropy, napisał książkę na ten temat, gdzie sobie narysował na mapach, jak ma wyglądać środkowa Europa jako strefa niemieckich wpływów i zaplecze, czyli quasi zależne czy półzależne Królestwo Polskie, które będzie częścią niemieckiej strefy wpływów, potem rozszerzające się tam mocno na wschód te niemieckie wpływy. No i sobie to wszystko tak ustawiono w tym 1915 roku i myślę, że nikt w Niemczech po roku 2000 otwarcie tego nie mówił, ale cała niemiecka polityka gospodarcza, dyplomacja, działania niemieckich fundacji były nastawione do tego, żeby nie opowiadać o idei Naumanna Mitteleuropy, ale żeby ją faktycznie zrobić oczywiście innymi środkami. A ponieważ to się sypie, bo jednak na Słowacji, w Czechach z innych powodów, na Węgrzech, w Polsce jednak rządzą ludzie, którym średnio się to podoba, to wyłamali się z tego niemieckiego planu zrobienia sobie strefy zależnej czy strefy buforowej między Moskwą a Berlinem. Stąd te impertynenckie zapytania ambasadorów w Bratysławie i w Pradze, o czym tam dawni wasale zechcą samodzielnie rozmawiać, bo Berlinowi się w głowie nie mieści, że mogą to zrobić. Tym bardziej, że udało im się ostatnio zmusić do zmiany zdania bułgarskiego premiera Borysowa, który Bułgaria nie jest w strefie Schengen, nie jest w Grupie Wyszehradzkiej. Ma dość słabą gospodarkę, mimo że ma mały deficyt, więc Niemcy coś tam im obiecali, czymś postraszyli. No i on się ugiął i w kwestii tej polityki imigracyjnej czy z tak zwanymi uchodźcami
udało go się przekonać i miał to być taki zły wpływ na tę krnąbrną Grupę Wyszehradzką. Ja mam nadzieję, że nikt z tych przywódców, prezydent Zeman czy premier Fico, czy premierzy Orban i pani Beata Szydło, nie dadzą się przekonać, że z Berlinem trzeba inaczej rozmawiać i z Moskwą trzeba inaczej rozmawiać. Bo tylko rozmawiając twardo z Berlinem i ostrzegając przed rzeczywistą polityką Moskwy, można coś wskurać i Polska będzie cokolwiek znaczyć. Jest dokładnie odwrotnie niż opowiadali Sikorski i Tusk, którzy twierdzili, że będzie odwrotnie, jeśli Polska będzie absolutnie wiernym wasalem Niemiec, nie będzie podskakiwać Rosji, no bo przecież co my zrobimy temu wielkiemu sąsiadowi, to wtedy ktokolwiek będzie się z nami liczył. Nikt się z nami nie liczył, wypchnięto nas z rozmów na temat Ukrainy, więc to są bajki. Rodzi się rzeczywista perspektywa wpływania Polski na politykę zagraniczną i działania prewencyjnego, bo my musimy być przygotowani na pewne działania prewencyjne i temu służy to zachęcanie NATO, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, te różne rozmowy, żeby tutaj przynajmniej wzmocnić obecność sojuszu na wschodniej flance NATO. W tym kontekście nie chcę mówić o liście trzech senatorów, bo on trochę innej sprawy dotyczy, ale w Polsce... Proszę. Może za moment. Właśnie. Bo ja chciałem jeszcze tutaj dorzucić, troszkę się nie zgadzając ze Staszkowym optymizmem, czy korygując własny optymizm, ja powiedziałem, pojawia się taka sytuacja, ale do wyłamania się, wyłamywania się z niemieckich wpływów strefy jest oczywiście bardzo daleko. To jest kwestia po prostu, że objawiła się pewna wola, czy objawiła się pewna świadomość, że państwa naszego regionu mają... Jedno zdanie, Rafał. Po 89 nigdy te państwa się tak nie wyłamały. To prawda. Ja bym to powiedział tak, że pojawiła się świadomość i pojawia się wola, nie we wszystkich krajach równie silna, żeby jednak jakąś rolę samodzielną odgrywać. To jest oczywiście związane z osłabieniem Niemiec, bo pozycja Niemiec dzięki Angeli Merkel i jej... Właśnie to jest spór zwariowanemu, czy jednak cynicznie, perfidnie zaplanowanemu, tylko że błędnie zaplanowanemu posunięciu z tak zwanymi uchodźcami. Osłabła. No, niewątpliwie gdyby nie było z kryzysu w strefie euro, gdyby nie było problemu greckiego, gdyby nie było problemu imigrantów, to ambasadorzy niemieccy by nie pytali, o czym my tam zamierzamy rozmawiać, tylko po prostu by zakazali, jak temu nieszczęsnemu Bułgarowi, bo rzeczywiście Bułgaria ma dość słabą gospodarkę, w związku z czym nie za bardzo tutaj ma na jakiekolwiek haki na Niemców. Nie powiem, że my mamy silne haki, ale pewne mamy. To trzeba pamiętać, że 2 miliony miejsc pracy w Niemczech zależą od polskiego importu, to znaczy od tego, co my od nich importujemy. No i parę różnych jeszcze jest ruchów, którymi możemy Niemcom uprzykrzać życie. W związku z tym oni się troszeczkę muszą z nami liczyć. Jest pytanie, czy my będziemy rozpychać te swoje liczenie się. Natomiast realnie rzeczywiście budowanie z środkowej Europy jako jakiejś strefy państw narodowych, gdzie ta kolonialna... Ten kolonialny nadzór, powiedzmy, ze strony Niemiec byłby, ten protektorat byłby w jakiś sposób osłabiany, no to jest na razie konstrukcja teoretyczna, bo nie sposób sobie wyobrazić takiej konstrukcji, nie mając partnera do gry po przeciwnej stronie. No, jakim partnerem oczywiście dla środkowej Europy może być Turcja i to jest bardzo ważny kierunek, bo to jest państwo wschodzące, naprawdę wschodzące mocarstwo, ale jednak niekoniecznie bardzo zainteresowane nami, bardziej Bałkanami. Właściwie nie ma takiego partnera na północy, chociaż tam też się zaczyna troszkę rodzić jakiś taki osobny właśnie wskutek tego szaleństwa imigracyjnego, jakaś wola polityczna. Natomiast na wschodzie mamy bandytę po prostu i to w dodatku bandytę głupiego, bo z bandytą można się układać, natomiast z bandytą prymitywnym, który działa w
wedle wzorców, tak jak Staszek powiedział, że Niemcom się zatrzymał zegar w 1915, no to w Putinowi się ten zegar zatrzymał gdzieś tam w czasach w XIX-wiecznych, w czasach Nowosilcowa, no mniej więcej. Albo w 60, początku lat 60, bo Miedwiediew nieprzypadkowo powołał się na kryzys kubański i na to zagrożenie z początku lat 60. Oni by chcieli tak to rozgrywać, jak w tym czasie. Ja w każdym razie uważam, że no Rosja nie prowadzi, jest w ogóle anachroniczna, prowadzi jakąś politykę właśnie taką jakby grała o, jakby ciągle była równorzędnym mocarstwem ze Stanami Zjednoczonymi i grała o współprzywództwo światem, jak w czasie zimnej wojny. To po prostu to są mrzonki. Nie ma potencjału, nie ma czym. Trochę dlatego przypomina upadający Imperium Osmańskie. Z tą ucieczką w ekspansję zewnętrzną. No, bardzo mi to przypomina proces, który doprowadził do bitwy pod Wiedniem. A jak właśnie Trump wygra wybory w Ameryce, to co? A to będzie wesoło. No, z Fukuyama się pójdzie wieszać, który tam, jeżeli teraz jeszcze tego nie zrobił, bo już dawno powinien. I jeszcze zwrócę uwagę, zanim przejdziemy do bardziej krajowych spraw, że no, niestety Rosji się udało kolejne poważne zwycięstwo nad państwem, które wprawdzie nie ma dywizji, jak to kiedyś kpił Józef Stalin, ale jednak pewien wpływ na politykę ma. Mam, no, ponieważ to jest tak, że papież jest nieomylny, kiedy się wypowiada na temat doktryny wiary albo kwestii moralnych, to mam nadzieję, że nie zgrzesza, jeżeli to trudno, jakoś to potem wyspowiadam, ale pomysł spotkania z patriarchą Cyrylem, przede wszystkim sposób przeprowadzenia tego spotkania, no jest fatalny. No i to jest tak, że niestety polityką Watykanu, jest o polityce państwa, Watykan nie o sprawach religijnych, no kieruje człowiek z Pampasów, który po prostu nie ma pojęcia o Europie i wydaje mi się, że dał się wmanewrować, bo traktowanie patriarchy Cyryla jako jakiegoś samodzielnego przywódcy religijnego, a nie po prostu agenta KGB i dobrze opłaconego popychadła w ręku Putina, jest po prostu błędem poważnym. Znaczy, mówiąc Józefem Mackiewiczem, to już Watykan nie jest w cieniu czerwonej gwiazdy, tylko w tej chwili jest po prostu już przydepnięty przez tę czerwoną gwiazdę. Co też niestety w jakiś sposób tej całej politycznej rozgrywce szkodzi, no bo Rosja zyskuje legitymizację jakąś dla swoich działań. Zawsze jej na tym bardzo zależało, żeby uchodzić za część Zachodu. Teraz, znaczy, czy za obliczalnego partnera Zachodu, a wręcz niezbędnego. No teraz rozgrywa sprawę, że jest tym niezbędnym partnerem Zachodu w walce z państwem islamskim. No jak powiada, już nie pamiętam, to chyba Miedwiediew powiedział, że nie pozwoli Rosja rozpaść się w strefie Schengen. To perfidia i bezczelność tego stwierdzenia jest niewiarygodna. No a Zachód to kupuje niestety. To ma pewne ale niestety, ponieważ Watykan dość otwarcie przyjmuje ideologię Dugina, który mówi o dwóch filarach chrześcijaństwa, takich tradycyjnych, i tym najzdrowszym jest oczywiście prawosławie rosyjskie. I ono ma uratować Zachód przed zgnilizną. Pamiętam artykuły sponsorowane Putina w amerykańskiej prasie i mediach, gdzie on opowiadał, jak to Zachód gnije i ze Wschodu tylko może przyjść ratunek. I część hierarchów watykańskich uznaje te argumenty Putina, Dugina za prawomocne i uważa, że z Rosją można chrześcijaństwo uratować w jakimś sensie. Tyle tylko, że nie zauważają, że druga część doktryny Dugina-Putina mówi o tym, że chrześcijaństwo zachodnie ma być podbite przez prawosławie i Zachód ma być nawrócony na rosyjską modłę, a nie, że będą dwa równorzędne ośrodki. W tym jest problem. No w każdym razie mamy tutaj pewien problem. Powiem krótko tak, potrzebna jest jakaś pierestrojka w Moskwie. Kolejna. Obecna sytuacja gospodarcza Rosji i to uciekanie przed nią w ekspansję, no bo tak, jak już mówiłem, interpretuję zachowania Putina, daje pewną nadzieję, że
kolejne młode pokolenie oficerów służb specjalnych może dojść do wniosku, że no rzeczywiście polityka Putina jest polityką nieodpowiadającą potrzebom współczesnego świata. No ale to już spekulacje, nie będziemy się im oddawać, można sobie nad tym podumać w zaciszu domowym. Natomiast Staszek przypomniał o konkretnym bardzo wydarzeniu. Dla ludzi obserwujących amerykańską politykę, a zwłaszcza dla Polaków obserwujących amerykańską politykę, szokującym. No bo akurat senator John McCain ma opinię twardego, nieprzyjednanego antykomunisty, wroga Rosji, jednocześnie wyznawcy tego modelu tradycyjnego przywództwa amerykańskiego, a w tym modelu jest również taka zawarta lojalność wobec swoich partnerów. No więc ta szczególna sytuacja, że najbardziej proamerykański czy najbardziej proatlantycki rząd, jaki jest w środkowej Europie, stale jest atakowany w Stanach Zjednoczonych, czy to w prestiżowym i było nie było Foreign Affairs, czy to w jakichś głosach właśnie analityków, że szczyt NATO nie powinien się odbyć w Warszawie, bo Warszawa jest stolicą niedemokratyczną. No teraz mamy list, w którym John McCain i dwóch mniej znanych w Polsce senatorów właściwie powtarza te same kawałki, które były leitmotivem debaty w Parlamencie Europejskim i pretekstem do wszczęcia jakiejś tam, zapomniałem się oficjalnie nazywa, procedury monitorowania demokracji w Polsce. Oczywiście, jak to mówiliśmy parę razy, to łatwo jest udowodnić cytatami konkretami w internecie, zwłaszcza na takim portalu Żelazna Logika, te dowody łatwo znaleźć. W 90% ataków na Polskę, jeżeli przyjrzymy się dokładnie autorom, inspirowane jest z jednego z trzech ośrodków. Albo z ośrodka Gazety Wyborczej, albo z ośrodka Krytyki Politycznej, czyli w sumie też Gazety Wyborczej, albo od państwa Applebaumów z kręgu krewnych i znajomych. I podejrzewam, że tutaj oczywiście John McCain został, gdzieś czytałem, chyba Krzysztof Wyszkowski wrzucił na Twitterze informację, na jego odpowiedzialność, powtarzam, nie wiem skąd ją wziął i czy potwierdzono, że autorem rzeczywistym tego listu, pod którym John McCain się podpisał, był Daniel Fried, były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. No więc jeżeli być może, że McCain tutaj usłyszał, że były minister spraw zagranicznych Polski to jest wielki, wybitny antykomunista, który walczył w Afganistanie ze Związkiem Sowieckim i w ogóle, jeżeli on przestrzega przed zagrożeniem demokracji w Polsce, to trzeba mu ufać. No cóż, to by znaczyło, że niestety demencja dosięga największych nawet polityków i trudno to inaczej zinterpretować. Znaczy w wypadku McCaina oczywiście istnieje coś takiego jak czynnik polski, tylko ma on moim zdaniem jeszcze gorszą stronę. To znaczy tacy ludzie jak Anna Applebaum i Radosław Sikorski opowiadają takim ludziom jak republikański senator McCain, że nowy polski rząd i nowe władze są prorosyjskie po prostu. I jeśli ktoś tak doświadczony politycznie, kto miał być prezydentem Stanów Zjednoczonych, wierzy w takie bajki, że tu jest jakaś prorosyjska ekipa, to jest smutne, dlatego że niezbyt dobrze rokuje na przyszłość. To, że tam senatorowie Cardiff i Darbin, mało znani demokraci, mają takie poglądy, to nic nadzwyczajnego u demokratów, to jest nagminne i to jest w gruncie rzeczy niereformowalne. Jakby czytał New York Timesa, czy te ostatnie, szczególnie w Foreign Policy, ten taki paskudny tekst na temat Polski, no to jest dokładne odzwierciedlenie tego, co myśli większość demokratyczna i co wskazuje na to, że przy prezydencie Obamie niewiele można zyskać. No i jeśli by to się miało powtórzyć w razie zwycięstwa republikanów, bo nie dopuszczam, że miłośnik wielki Putina, Donald Trump, wygra te wybory,
i się sprzymierzy z Rosją i będzie po prostu szczęście dla świata niewyobrażalne zupełnie. Amerykanie pewno dojdą do jakichś racjonalnych wniosków, ale to się układa w większą całość, dlatego że płynące z Polski sygnały, one oczywiście tym, którzy je wysyłają, czyli opozycji, środowisku tam Agory i tym wszystkim bardzo postępowym ludziom, dają punkt zaczepienia do wojny wewnętrznej w Polsce, do atakowania opozycji, chociaż ostatni sondaż dający 40% Prawo i Sprawiedliwości pokazuje, że na rynku wewnętrznym to nie działa, ale za granicą to jednak w jakimś sensie działa i utrudnia nam różne rzeczy. No i przypomnę przecież, że niedawno był w Polsce pan Daniel Fried, który był ambasadorem, o którym Rafał wspomniał jako inspiratorze tego listu, który był ambasadorem w Polsce, potem był wicesekretarzem stanu do spraw polityki zagranicznej, wciąż jest w Departamencie Stanu ważną figurą i z moich informacji, z którymi mogę się z Państwem podzielić, wynika, że on przyjechał do Polski, żeby straszyć i napominać i bezczelnym tonem mówić, że tego nie zrobicie, tego nie, bo jak nie, to my wam zrobimy to czy tamto. Czyli przyjechał tak jak namiestnik z Moskwy po prostu, uważając, że do jakiejś kolonii czy półkolonii może takie teksty wrzucać. Oczywiście ta administracja ma przed sobą jeszcze około 10 miesięcy realnej władzy, ale jeśli amerykański ważny urzędnik Departamentu Stanu pozwala sobie na takie impertynencje wobec polskiego premiera i prezydenta, to jest bardzo niedobry sygnał, szczególnie w kontekście szczytu natowskiego, który odbędzie się w Warszawie, w którym większość decyzji zależy jednak od Stanów Zjednoczonych. Ja bym apelował do tych, którzy napuszczają różne postacie i media w Ameryce do takiej polityki, że obudzą się w łapach Putina szybciej niż im się wydaje, prowadząc taką politykę i zrobią na złość wprawdzie obecnej ekipie rządzącej, ale razem z nią trafią w jakąś formę zależności od Moskwy, chyba że im o to chodzi akurat, chociaż mają ręce pełne frazesów, że oni są strasznie antyrosyjscy, chyba od momentu, kiedy stracili władzę, bo wcześniej trudno się było o tym przekonać. No, w każdym razie tutaj też widać skutek pewnego zaniedbania, nie wiem czy pewnej niemożności, nie chcę tego rozstrzygać, ale faktem jest, że istotnie cały czas w wielu wpływowych ośrodkach zachodnich jedyne źródła informacji o Polsce, no to są te trzy ośrodki, o których wspomniałem. I jeśli ktoś w rodzaju senatora McCaina rzeczywiście jest w stanie postrzegać obecny rząd polski jako prorosyjski po smoleńsku, po wszystkim tym, co się działo po smoleńsku, no to znaczy, że agentura tutejsza, agentura wpływu, którą mają rozmaici namiestnicy, jest niestety wciąż bardzo silna i bardzo skuteczna. Swoją drogą chciałem zobaczyć, żeby tak ambasadora Frieda w jednym pokoju usadzić z tymi ambasadorami niemieckimi. Może by najpierw ustalili, który z nich jest tym namiestnikiem, który tutaj ma prawo przyjeżdżać i dyscyplinować, bo jeszcze paru kandydatów by było. Może taki mecz by się dało zrobić. Niewiele czasu nam zostało na sprawy krajowe. Z tych spraw krajowych wydaje mi się, że rzeczywiście bardziej brzemienna w skutki może być sprawa sędziego Łączowskiego. Trochę głupio mi o tym mówić, bo znany tutaj wszystkim doskonale Wiesław Johann jest jednym z trzech członków komisji powołanej przez Krajową Radę Sądownictwa, żeby tę kwestię rozpatrzyć, więc możemy mieć gwarancję, że przynajmniej w 1/3 zostanie ona rozpracowana rzetelnie i uczciwie. No ale na razie mamy słowo przeciwko słowu i garść faktów. Garść faktów jest taka, że z komputera sędziego Łączewskiego
prowadzono konto twitterowe pod hasłem bodajże Matusiak, jeśli dobrze pamiętam, się nazywał ten awatar jego. I osoba tym hasłem, tym kontem się posługująca skontaktowała się z kontem Tomasza Lisa, nie wiedząc, że nie jest to Lis prawdziwy, proponując współpracę. Ale to z prostego powodu. Prawdziwy Lis w ogóle nie odpowiada, a ten fałszywy odpowiedział. No więc tutaj tak, można było się domyślić, nieważne. Znaczy, nie wiem, czy jest sens, to prawdziwy też jest fałszywy, to prawda, ale ten fałszywy był jeszcze bardziej fałszywy i sędzia, nie, przepraszam, właśnie chcę tak mówię, bazując ściśle na udowodnionych faktach. Ten awatar występujący z komputera sędziego Łączewskiego, między innymi, przepraszam, że to powtarzam, wszyscy na sali pewnie wiedzą i wszyscy na online też wiedzą, no ale obowiązki prowadzącego, żeby króciutko streścić. Awatar się umówił z Tomaszem Lisem w pewnym lokalu i pojawił się tam sędzia Łączewski. No i teraz wersja sędziego Łączewskiego jest taka, że on w tym lokalu po prostu bywał regularnie, więc żadna sensacja, że tam akurat był, bo tam był ktoś widocznie wyśledził, że on ma takie upodobanie i tam to zmontował, a cała w ogóle awatar z jego laptopa prowadzony, zdjęcia z jego kamerki internetowej, to on o tym absolutnie nie wie, ktoś mu się włamał po prostu. No. Teoretycznie to oczywiście jest możliwe. Teoretycznie przejęcie kontroli nad komputerem jest możliwe, można z czyjegoś komputera prowadzić awatar, można podglądać czyjąś kamerkę internetową bez wiedzy tego, kto jest właścicielem tego urządzenia. Jedna rzecz, która mi trochę nie pasuje, to ile pamiętam, sędzia Łączewski dostał pytania o tę sprawę od dziennikarzy tydzień, czy może nawet dwa tygodnie przed tym, jak cała sprawa wyszła i długo wahał się, powiedzmy tak, zanim oznajmił światu, że miał włamanie na komputer. Wydaje mi się, że no bardziej wiarygodnie by to brzmiało, gdyby po prostu od razu powiedział, jaka była wersja wypadków, bo w takich kryzysowych sytuacjach, kiedy się ktoś długo waha, a potem daje taką wersję, która rzeczywiście jest procesowo spójna i trudna do obalenia, to zawsze istnieje obawa, że ta wersja została opracowana przez właśnie przechodzący, rozumiem, te stres testy ze strony fachowców, czy ona będzie spójna procesowo. Chociaż Zdzisławny Przywilej, zapomniałem nazwiska, którym to jest nazywane z amerykańskich filmów, wszyscy to znamy, że ma prawo się ktoś nie odzywać, bo wszystko, co powie, będzie użyte przeciwko niemu. No, ma swoje zastosowanie. Jakie będą skutki tej sprawy, to niech Staszek pofantazjuje, bo mnie gardło zaschło, ale myślę, że się zgadzamy w tej kwestii. Znaczy, po pierwsze jest tak, że gdyby nic nie było, to by sędzia Łączewski darł się w niebogłosy, że zdarzyły się jakieś stratne rzeczy, a nie drze się, a wręcz wynajął chyba adwokata do reprezentowania siebie, chociaż to taki znamienity prawnik i historię Polski nawet potrafi zinterpretować w wyrokach swoich sądowych. Po drugie, no wersja przechodzenia stragarzami obok miejsca, gdzie się pojawił, jest dobra, ale w filmie Miś Stanisława Barei. Tak poza tym chyba jest średnio wiarygodna, że akurat tam w tej knajpie z tragarzami się znalazł, a dziennikarze Michał Majewski i Sylwester Latkowski nieprzypadkowo się tam znaleźli i go po prostu chyba sfotografowali. Więc to jest jedna rzecz. Oczywiście można iść w zaparte i mówić, że jeśli się na przykład łączy z takiej instytucji jak sąd, no to jest jedna IP dla wielu łączących się komputerów i można liczyć na to, że się do tego nie dojdzie. Idąc w zaparte, że będzie taka niejasność co do tego, że a może ktoś z sądu, bo przecież mnie dobrze znał, moje zwyczaje i tak dalej. Natomiast jest oczywiście ryzyko tej strategii pójścia w zaparte, bo ono polega na tym, że szczególnie technicy policyjni są w stanie te wszystkie rzeczy bardzo precyzyjnie ustalić, nawet co do minuty, co, jak, gdzie. I gdyby pan sędzia zbyt daleko idące deklaracje składał, mógłby się narazić na
składanie fałszywych zeznań, czy różne tego typu historie łącznie z matactwem i tak dalej, więc pewnie jako dobrze znający kodeks milczy całkiem celowo i to jest zrozumiałe. Czy policyjni technicy będą mieli dość woli, żeby to zbadać, to ja nie jestem tego taki pewien, niezależnie od tego, kto kieruje policją. Czy prokuratura będzie miała wolę to tak zbadać, jak powinno być zbadane, to ja też tego nie jestem pewien, bo wszyscy znamy, że to się dzieje w Polsce i nie jest to Król Ubu, tylko całkiem inna rzeczywistość. Jakie mogą być konsekwencje? Otóż mogą być takie, że będzie to bagatelizowane, bo to jest ogromny cios jednak w reformę sądownictwa, którą chce przeprowadzić minister Ziobro. To znaczy sam sędzia z tej ligi podkłada się w taki sposób, że wręcz zmusza do zreformowania tego całego, przepraszam, bo się wyrażę, tego całego bajzlu. Parę dni temu zmarł pan sędzia Antonin Scalia. Miałem przyjemność, sędzia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, poznać go, kiedy był gościem świętej pamięci Janusza Kochanowskiego w roku 2009. I wówczas uciąłem sobie krótką rozmowę z sędzią Scalią, ponieważ on był współautorem takiej koncepcji. Drugim podnoszącym to był Ralph Dahrendorf, niemiecko-brytyjski socjolog i politolog, którzy mówili o niebezpiecznym procesie judykalizacji państw. To znaczy, że tworzy się superklasa sędziowska, która jest jednocześnie superpolitykami, którzy mówią politykom, co powinni robić i mówią i politykom, i zwykłym ludziom, jak mają żyć, czyli decydują o moralności i że to jest bardzo niebezpieczny proces. Sędzia Łączewski wkroczył przynajmniej swoim wyrokiem w sprawie Mariusza Kamińskiego na tę drogę wykładni prawnej, moralnej, historiozoficznej, wszelkiej dotyczącej wartości i wszystkiego, co można sobie wyobrazić. I przyłapanie takiego sędziego na tym, że łamie elementarne zasady wykonywania tego zawodu, niezawisłości i wszystkiego, co można sobie wyobrazić, jest bardzo ważnym argumentem w jakiejś wyobrażalnej dla mnie debacie, bo ona się toczy także na Zachodzie, także w Stanach Zjednoczonych, o tym, jak zatrzymać ten niebezpieczny proces judykalizacji, czyli super władzy, super sędziów, super kapłanów i super polityków. I to jest istotne. Obawiam się, że ta sprawa zostanie tak przykryta, bo nie znam w Polsce przypadków sędziów, sędzia Milewski orzeka gdzieś przesunięty, żeby wobec sędziego wyciągnięto wszystkie konsekwencje ich złych, czy nawet przestępczych czynów. Także to wszystko wygląda zachęcająco, ale obawiam się, że skończy się tak jak zawsze, czyli niczym po prostu. Może się tak zdarzyć. Sędzia Scalia mówił dokładnie, pisał o mułłach Zachodu. To jest taki jego sławny tekst, Mułłowie Zachodu. To był wykład, który on wtedy tu wygłosił w 2009 roku. Jest dostępny w internecie, z tego co pamiętam. Serdecznie zachęcam do znalezienia. Można się pocieszyć, usiłuję sobie przypomnieć, który to z naszych wielkich, bodajże Wańkowicz chyba pisał, że coś takiego u nas zawsze kurduplastego wystąpi, że jak próbuje być jakiś Robespierre, to wychodzi Kostek Biernacki. I tak bym też powiedział, z tych mułów to nam wyszedł sędzia Rzepliński, więc może nie jest to jednak aż tak groźne. Więc może nie jest to aż tak groźne, straszliwie. Iluś ludzi odczuwa tej orzeczenie. Natomiast faktem jest, że sędzia Milewski orzeka, faktem jest, że sędzia coś z wilkiem w nazwisku, już nie chcę pomylić, z Torunia, któremu właściwie udowodniono związki z mafią. Też w końcu tam nic się nie stało. No ale kropla drąży kamień. Jeszcze jedno się słowo należy uznania dla sprawcy tego wszystkiego, który zresztą, którego nazwisko łączy tę sprawę ze sprawą sędziego Milewskiego, czyli pana Mitera Pawła chyba, tak? Jeśli zawsze mam kłopot z dopasowaniem imienia do nazwiska, no więc to Paweł Miter, jeśli pamiętam, to on był tym fałszywym lisem, tym prawym fałszywym lisem, nie tym lewym fałszywym lisem, bo to już można pogubić. W każdym razie
to poprzestańmy na stwierdzeniu, że jest to jakiś test dla naszej dobrej zmiany. Czy rzeczywiście sprawa sędziego Łączewskiego skończy się jak zwykle, czyli na niczym, czy się jednak nie skończy na niczym. Do tego w tej chwili nie wiemy. Optymistycznie, bo taki pesymistyczny obraz tu roztoczyłem przed Państwem, że dzisiaj nadeszła optymistyczna wiadomość z Izraela. Otóż tamtejsze media zrobiły prawie relacje na żywo z tego, jak były premier Ehud Olmert trafił do pudła po prostu, skazany za korupcyjne różne rzeczy. Wprawdzie tam trafi do specjalnego skrzydła więzienia, gdzie siedzi już notabene były prezydent Izraela Moshe Katsav. I optymistyczne w tym jest to, że zadałem pytanie na Twitterze, kiedy te zwyczaje trafią do Polski, żeby w jednym więzieniu jednocześnie znaleźli się były prezydent i były premier. Ja myślę, że po tej optymistycznej wizji, która nam się wszystkim, tylko wiesz, to musiałoby być u nas skrzydło koedukacyjne, to Holender, to nie wiem, czy tak można, trzeba parę przepisów zmienić, bo chyba genderowe, właściwie tak, parytetowe, to jakby to już podprowadzamy dalszą rozmowę. Dobra, proszę Państwa, oczywiście się jeszcze trochę nazdarzało w minionym tygodniu, ale o wszystkim nie powiemy. Wydaje mi się, że to, co najważniejsze, zwróciliśmy uwagę, także dziękujemy serdecznie ze Stanisławem Janeckim za uwagę i do usłyszenia.